hali Sądeckiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się niecodzienna akcja pod hasłem Stop zwolnieniom z WF-u. Młodzież szkół średnich z terenu miasta oraz powiatu ćwiczyła pod okiem takich gwiazd sportu jak strongman Tomasz Kowal, mistrz Polski w biegach górskich Tomasz Brzyski, reprezentant kraju w kajakarstwie górskim Tomasz Popiela czy Wacław Mirek, trener indywidualnego przygotowania fizycznego Agnieszki Radwańskiej. Powszechnie wiadomo, że sport, a właściwie ruch, to zdrowie. Stąd też dzisiejsza impreza promuje przede wszystkim ruch i ma na celu w jakimś zakresie przeciwdziałać zwolnieniu z wychowania fizycznego. Ta impreza jest po prostu znakiem czasu. Kiedyś lekcja z WF-u była tą ulubioną, tą, na którą uczniowie czekali. Dzisiaj te czasy się troszeczkę zmieniły. No i jak widać, tego typu akcje są jednak potrzebne. Dzięki temu, że tutaj są znani sportowcy, reprezentanci kraju, być może ta młodzież zmieni swoją optykę. I rzeczywiście będzie to tak jak kiedyś, że będzie to ulubioną lekcją, tą, na którą będą czekać. Jakie jest Twoje zadanie na dzisiejszej imprezie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. No moje zadanie jest takie, żebym tutaj promował tą imprezę, żebym wspólnie z młodzieżą się ruszał, żebym pokazał, że sport to jest doskonała forma ruchu i zdrowia. Do tego, że ja kiedyś 20 lat temu, kiedy byłem w szkole podstawowej, trenowałem WF. Nie zwalniałem się, nie było takiego czegoś w ogóle jak zwolnienie z WF-u. I może dlatego też w jakimś stopniu gdzieś tam zaczęły się takie początki mojej kariery sportowej, dlatego że z tej szkoły wyszedłem w jakiś sposób tam sprawny. Dzisiaj w szkołach jest nagminny problem tego. Nie ma służby wojskowej, także chłopaki tak naprawdę nie mają gdzie się rozwijać. Jeżeli ktoś nie trenuje dla siebie albo nie chce czegoś robić w przyszłości związanego ze sportem, to tak naprawdę omija sport szerokim łukiem. Będziemy prowadzić zajęcia z Wackiem Mirkiem z lekkoatletyki, czyli młodzież będzie rozgrzana, a później przechodzimy do takich fajnych zabaw biegowych z lekkoatletyki plus ćwiczenia na płotkach. Dlaczego warto ćwiczyć? Warto ćwiczyć dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia, wiedząc, że coraz bardziej ruch jest wypierany przez inne bariery, czyli wśród młodzieży no to są przede wszystkim te różne gadżety, komputery, tablety, które bardziej absorbują młodzież niż do ruchu. Oni się obudzą po jakimś czasie, ale to może być już za późno, więc warto ich teraz pomalutku pobudzać do tej pracy, żeby nie zapominali na starość. Dawniej było łatwiej być w formie? Zdecydowanie. Rywalizacja była na porządku dziennym. Nie było takich problemów, żeby tych zaburzeń, które są teraz w przestrzeni, te komputery i tak dalej. Dawniej głównie była rywalizacja. Prócz sporego wysiłku fizycznego nie brakowało dobrej zabawy. Uśmiech często gościł na twarzach uczniów. Jak wrażenia? Dobrze jest. Dobrze jest? Ćwiczysz się tak normalnie na co dzień? No tak, a czemu by nie? Trzeba się ruszać. Trzeba ćwiczyć. Jak podobają się ćwiczenia? A bardzo fajne. Bardzo fajnie. Warto ćwiczyć? Warto. Ćwiczysz na co dzień? Uczęszczasz na WF-y? Uczęszczam, ćwiczę na co dzień tak samo. Dlaczego warto? Dla zdrowia. Żeby się lepiej czuć. Dokładnie. Dziewczyny, dajecie radę? Dajemy. Ale jest ciężko, trzeba przyznać? Jest, naprawdę. Po dużym zainteresowaniu zarówno ćwiczących, jak i widzów, widać, że takich akcji w Nowym Sączu powinno być znacznie więcej. Jak to mówią, każdy powód jest dobry, by oderwać młodych ludzi od komputera.